zadośćuczynić oczekiwaniom rodziców i dzieci i młodzieży, żeby na przestrzeni dwóch kolejnych lat nie czynić naboru do klas pierwszych, ale żebyście mogli tę naukę w gimnazjum nr 3 na Lotniczej zakończyć. I po prostu nie zmieniać ani nauczycieli, ani budynku. A co dalej zaplanujecie, do jakich szkół pójdziecie, do jakich liceów, czy innych, to już jest inna sprawa. Dzień dobry, Beata Koszyn, jestem przewodniczącą Rady Rodziców przy Gimnazjum Ekologicznym nr 3 w Bielawie z oddziałami integracyjnymi. Chciałam powiedzieć Panie Burmistrzu, że wygaszanie to także likwidacja. A teraz przeczytam stanowisko. My rodzice, uczniów Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Bielawie nie wyrażamy zgody na likwidację szkoły. 2 stycznia dowiedzieliśmy się, że nasze gimnazjum ma być zlikwidowane i zamienione na OPS. Ta informacja była dla nas wielkim szokiem. W październiku skończył się remont. Została zainstalowana winda, toalety zostały przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych. Został wykonany podjazd. Cała inwestycja to kwota 1 052 092 zł. Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła 466 046 zł. Cóż to znaczy kompromis? Myślę, że to jest dosyć cyniczne, jeżeli jest w trybie zwołana sesja nadzwyczajna. Panie Przewodniczący, znając Pana wiele lat jako samorządowca i Państwa, myślę, żebyście poważnie wzięli to pod uwagę. A gdzie jest czas na opinię Rady? Czy oni są narzędziem tylko? Przecież są komisje. Myślę, że tu się nic raczej nie zmieniło, choć parę lat nie jestem już w samorządzie. Wydaje mi się, a nawet przekonanie mam bardzo mocne, że tak trudny temat powinien być bardzo dobrze przeanalizowany. Odmiennego zdania jestem od uzasadniającego, że to tak naprawdę się nic nie zmienia. Zmienia się. Ta ocena, cytuję, to tu zapisałem, że no nie wiemy, jakie będą decyzje rodziców, dzieci. Przecież była procedowana, jeśli już inna uchwała w tej samej sprawie, ale tryb likwidacji jest inny. W związku z tym druga moja do Państwa apel o analizę tego, za co Wy będziecie obciążani. Państwo radni. Tak, byłem po obydwu stronach. Ciężka to decyzja, ale czy podniesiecie rękę za zmianę budżetu, żeby oddać PFRON-owi z odsetkami pieniądze? Nastąpił fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, które bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się protokole. Pan Grzegorz Raganowicz. Pan Stanisław Lenartowicz. Jest nas 11, stwierdzam więc prawomocność obrad. Punkt 2.1. Czy ktoś z Panów Panów Radnych jeszcze chce zabrać głos w sprawie punktu 2.1 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Bielawie, ulica Lotnicza 5 w trybie wygaszania? Jeśli nie, poddaję pod głosowanie wiceprzewodniczącego Rady Zbigniewa Skowrońskiego. Proszę o przeliczenie głosów, a wiceprzewodniczącą Rady Mariolę Dwigiejonas o odnotowanie protokołu. Kto z Panów Panów Radnych za przyjęciem uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Bielawie, ulica Lotnicza 5 w trybie wygaszania. Proszę podnieść rękę w górę. Pani Barbara Pachura. Pani Stefania Pagórska. Pan Tomasz Wojciechowski. Pan Bartosz Skwara. Pan Władysław Krocze. Pan Adam Fajer. Pani Mariola Jonas. Pan Leszek Stróżyk. Zbigniew Skowroński. Przeciw. Pan
Jarosław Floczek. Proszę Państwa, bitwa przegrana, ale wojna... Jesteśmy w punkcie, prawie proszę nie przerywać obrad. Jesteśmy w punkcie drugim w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola publicznego numer 7 Musia Kucharza Zielawy i Uczanowa celu przekształcenia przedszkola niepublicznej. Wyrażamy swój zdecydowany przeciw wobec planów prywatyzacji tej placówki. Opieramy tym, że jest to jedyne przedszkole publiczne znajdujące się w tej części miasta. Ja rozumiem prywatyzację przedszkoli w części środkowej Wilanów, gdzie rodzice mają jakąś alternatywę. Nawet właśnie do jazdy tego publicznego przedszkola na Dolną Wilanę. Natomiast tak się złożyło, że w tym momencie prywatyzacja tego przedszkola jest niejako kropką nad i w posunięciach Rady Miejskiej. Nie chcę tu grać na emocjach, ale prawda jest taka, że Górna Wilawa w tym momencie jest w ten sposób przesuwana na margines jako gorsza część miasta. Dlatego nie zgadzamy się i nie chcemy, aby nasze dzieci straciły jedyną dostępną placówkę w tej części miasta. Obawiamy się również, że prywatyzacja przyczyni się do pogorszenia obsługi socjalnej. Zbyt liczne grupy, mieszane wiekowo dzieci, obniżony poziom świadczonych usług i tak dalej. I obawiamy się, że nie będziemy mieć swojej reprezentacji w postaci rady rodziców, czego wymagają przepisy. Nie wiadomo też, na ile nowy właściciel będzie gotowy na dialog z nami. Dlatego przekształcając placówkę niepubliczną, odpowiecie nas możliwości dostępu do placówki publicznej, tak jak wcześniej wspomniałem. Ponieważ najbliższa znajduje się na Dolnej Wilawie. Obawiamy się również, że placówka sprywatyzowana nie zapewni usług aplikacyjnym dzieciom objętym jednorocznym przygotowaniem przedszkolnym, czyli patrząc na przykład przedszkoli sprywatyzowanej w Cieszyniowie, gdzie ustawowo sześciolatki mają mieć zapewnione bezpłatne 5-godzinne przedszkole, tego nie ma w ogóle w praktyce. To o ile 2 lata temu prywatyzowaliśmy pierwsze bielaskie publiczne przedszkola, było ich 4 równolegle i można powiedzieć, że po części wchodziliśmy na nieznany grunt, ale prowadząc szeroką analizę innych prywatyzowanych przedszkoli w sąsiednich gminach w całym kraju, byliśmy mocno przekonani o tym, że to jest dobre rozwiązanie, o tyle w tej chwili, kiedy te przedszkola sprywatyzowane funkcjonują już 2 lata i w zasadzie nie ma żadnych protestów ani ze strony kadry nauczycielskiej. Mało tego, nauczyciele z sprywatyzowanych przedszkoli mieli propozycję rok temu, kiedy otwierane było przedszkole publiczne numer 4, przeniesienia się z powrotem do placówki publicznej. I proszę sobie wyobrazić, że takich chętnych nie było, bo w przedszkolach prywatnych co prawda pracuje się dłużej, natomiast dostaje się większe wynagrodzenie. Tam są inne regulacje, jeśli chodzi o stosunek pracy. Nie ma karty nauczyciela. Dyrektor ma też inną możliwość sprawczą, jeśli chodzi o nagrody, różnego rodzaju premie. W związku z tym nauczyciele są bardziej zadowoleni, mimo tego, że pracują więcej, ale zarabiają więcej. Jeśli chodzi o dzieci, to w zasadzie oferta edukacyjna jest dużo bogatsza w przedszkolach niepublicznych, jak w przedszkolach publicznych. I Państwo na pewno, skoro mówicie, że macie dzieci w tej placówce, ponosicie różnego rodzaju opłaty za teatrzyk, za język angielski, za rytmikę, które powiększają kwotę wydatkowaną na dziecko objęte opieką przedszkolną w placówce publicznej. Natomiast w placówce niepublicznej ponosi się jedną opłatę i w nią wkalkulowane są już wszystkie dodatkowe zajęcia.